Podejdź bliżej. To hasło tegorocznego konkursu BZWBK 2017. Robert Kappa, jeden z najwybitniejszych fotografów XX wieku, fotografów wojennych, reporterskich, zwykł mawiać: jeżeli twoje zdjęcie nie jest dostatecznie dobre, to znaczy, że byłeś niedostatecznie blisko. Pierwsze wrażenie, kiedy zobaczyłam wszystkie zdjęcia, było takie, że ciągle nie mamy tego, o co walczymy, czyli w życiu codziennym jest bardzo słabo, tak? Czyli ten najważniejszy, można powiedzieć, kontakt fotografa prasowego z człowiekiem, z jakąś historią. Ciągle to są bardzo płytkie opowieści, ale to było tylko pierwsze wrażenie. Kiedy przyjrzeliśmy się tym zdjęciom i staraliśmy się już je układać wedle kategorii, a przyznawać jakieś nagrody, nagle okazywało się, że to ten potencjał jest. Widzę też pewien postęp, jeśli mogę to tak określić, tak, że ciągle uczą się fotografowie. Jest dużo przemyślanych, mądrych historii i bardzo ucieszył mnie fakt, że na koniec wybrane zostały właściwie materiały, które miały świetną edycję. W tym roku mieliśmy prawie 8 tysięcy prac, które było nam dane obejrzeć. Był to prawdziwy festiwal przyjemności fotograficznej, tak bym to w skrócie określił. Gdybym miał porównywać konkursy zeszłoroczne i tegoroczne, to z całą pewnością mogę powiedzieć, że fotografia prasowa ma się dobrze. Ma się dobrze w sensie produkcji, ma się dobrze w sensie tworzenia przez samych fotografów. Czy znajduje to miejsce i uznanie wśród wydawców, to jakby osobny temat. Wielkie podziękowania dla fotografów się nie poddają, mimo wielu przeciwności, bardzo różnych. Często inwestują swój czas i swoje pieniądze w to, żeby dokumentować to, co się dzieje też nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest naprawdę sporo dobrych materiałów, które mam nadzieję udało nam się wypatrzeć, ale też oczywiście jest sporo rzeczy, nad którymi wciąż warto pracować. Myślę, że to, że takie konkursy są, to jest też bardzo dobra okazja do tego, żeby się przypatrzeć, popatrzeć także krytycznie i zastanowić nad tym, jak poprawić to, co jakby wymaga naprawdę. Jestem bardzo zadowolony z tej pracy i uważam, że to było bardzo dobre jury. Ani przez chwilę nie doszło do jakichś kłótni, natomiast były ostre dyskusje. To zdecydowanie mogę potwierdzić, że różniliśmy się, ale też potrafiliśmy dojść do jakiegoś kompromisu razem. To, co jest najważniejsze w fotografii, to jest to, czy ona porusza. I tym się też kierowaliśmy, a to oczywiście jest bardzo indywidualne. To bardzo dobrze, że takie zdjęcie nieoczywiste zostało wybrane. To nie jest zdjęcie jednoznaczny symbol, który od razu mówi nam wszystko. Tylko w to zdjęcie się trzeba chwilę wpatrzeć. Ono ma ogromny ładunek emocjonalny. To robi wrażenie, przynajmniej dla mnie. Zdjęcie roku jest częścią projektu Uciekając przed śmiercią. Zostało zrobione w Idomeni na granicy grecko-macedońskiej. Słowo uchodźca jest dziś tak naprawdę jest dość napiętnowane. Więc chodziło o to, żeby po prostu z nimi siedzieć i rozmawiać nie tylko o tym, jak tam jest, ale o normalnym życiu, co robili wcześniej, czym się zajmowali. Żeby traktować ich jak ludzi. Nie patrzeć na nich jak na osoby, którym trzeba zrobić zdjęcie i sprzedać je zaraz w gazecie. Jest to dla mnie przeogromne wyróżnienie. Cieszę się bardzo z tej nagrody. Cieszę się, że byłem na boiskach właśnie we Francji przy tej naszej reprezentacji. Większość z nas, Polaków, mogła oglądać tylko te mecze w telewizji. Ja miałem tę możliwość, że mogłem w zasadzie dotknąć tych piłkarzy, mogłem ich sfotografować i dzięki temu powstały te zdjęcia. Pojawił się reportaż, który jest radosny, który pokazuje tę spontaniczność, czyli to, co powinno też charakteryzować fotografię reporterską. Strefa kibica budowana tu i teraz na szybko. Będą dwudniowe warsztaty, żeby tych początkujących prowadzić świat fotografii, a dla zaawansowanych będzie przegląd portfolio, już omawianie projektów, prace nad materiałem. Będzie też wyprawa na miasto z aparatami Fuji Instax, więc znowu będzie konkurs na najlepsze zdjęcia. W różnych miastach też będą laureaci się wypowiadać, więc szykuje się naprawdę ekscytujący czas. Nie umiem się doczekać.